O nie, Karolcia, dzisiaj wywiadówka, my mamy same pały w dzienniku. Nie martw się, Marcinek już tu hakuje komputer nauczyciela i nam poprawi na piątki. Widzę, rzeczywiście, a co jeżeli mu się nie uda, jeżeli nas nauczyciel nakryje? Marcinek powiedział, że na dachu ma tajny plan i jak coś, to musimy tam się spotkać. Na dachu tajny plan? Okej, mam nadzieję, tak, że... Tak, tajny. Dobra, ale mam nadzieję, że nikt nas nie nakryje. Ej, Marcinek! No. Marcinek zasnął! Marcinek, obudź się, poprawiaj te jedynki. Ale zobacz, on przeglądał Maca, on chciał zamówić sobie jedzenie i na myśl o jedzeniu zasnął. Marcinek, wstawaj, przecież przyjdzie nauczyciel, wstawaj! O zobacz, alarm się włączył. Zaraz nauczyciele się dowi... Nie, idzie nauczyciel! To ten od informatyki! Tak, informatyk, o nie, uciekaj, Karolcia, szybko! O nie. Szybko! Dobra, szybko na dach! Ale co robimy? Gdzie biegniemy? Na dach, musimy się dostać na dach, Karolcia! Tam, gdzie Marcinek ja nam kazał. Ja się boję, że rodzice się dowiedzą. Nie dowiedzą się, skoro Marcinek powiedział, że jest tajny plan na dachu, to idziemy. Ale jaki? Ja nie wiem, co on tam wymyślił. Ja też nie wiem. A jak nie uda nam się tam uciec? Przecież nauczyciele się dowiedzą. Uda nam się. Uda nam się, Karolcia, niczego się nie dowiedzą. Zobaczysz. Wszystko jest dobrze, ja ufam Marcinkowi. Nie, ja się teraz boję. Musimy się dostać przez systemy bezpieczeństwa nauczycieli, widzisz to? Jakie tu informatyk, boję się, oni pułapki. Zadzwonią do rodziców i powiedzą, że tam majstrowaliśmy coś w tym komputerze. Nie majstrowaliśmy, tylko po prostu chcieliśmy sobie oceny poprawić. To jest twoja wina, bo ty wymyśliłeś ten głupi plan. Ale przecież to dobrze, że chcieliśmy mieć lepsze oceny, prawda? Ale ja nie chciałam się włamywać do komputera. Ale rodzice się ucieszą, że chcieliśmy poprawić swoje oceny. Czy nie? Ale chyba nie w ten sposób. Nie? No to o co im chodziło? No bo mieliśmy się uczyć i poprawić te oceny, a nie zmieniać w komputerze. Ale to z drugiej strony powinniśmy z informatyki teraz dostać szóstkę chyba, nie? Chociaż chyba to nie... To Marcinek, nie ty. Ale pomysł był mój. Pomysł był... Nie, to nie był też mój pomysł. Tak, właśnie był jestem twój. Głupi. Z Marcinkiem. No ja bo... nie chciałam tego robić. O, coś słyszę. Coś słyszę. Ktoś słyszę. Idzie. O nie, znowu nauczyciel. O nie. Pan od informatyki znowu. Panie od szybko. Informatyki, pan się zajmie swoimi komputerami. Jaki on szybki. On chyba z WF-istą trzyma. Nie uda nam się uciec na dach. Damy radę, dobiegniemy do dachu. Cicho, nie mów mu. Nie mów mu, że idziemy na dach. Cicho, skacz. Karolcia. On nauczyciel, nie słyszy. My idziemy na ogród, panie nauczycielu, na ogród. Panie nauczycielu, my już nie będziemy. Ha, ha, ha. Do widzenia, ślepagienia. Widzisz, jest bardzo zły. Ale się wściekł. Ja mam nadzieję, że on nie... O, dobra, cicho. Szybko, pająki! Dobra, ja ci mówię. We włosach są pająki. Dobra, spokojnie. Pająk. Nie, szybko. Masz jednego na ramieniu. Szybko. Przestań mnie straszyć. No, naprawdę miałaś, ale już uciekł. Wystraszył się, bo ci pacha śmierdzi. Pacha ci za tobie pacha śmierdzi. Tobie śmierdziała pacha, to by... Jakby ci pacha nie śmierdziała, to by pająk nie uciekł, a uciekł od ciebie. Bo za dużo biegamy i się spociłam, dlatego mi śmierdzi. No trzeba było WF-u nie opuszczać, a ty ciągle nie biegasz na WF-y i tak ci się właśnie tak bo to jest. Bo mi się nie chce przebierać i włosów czesać po tych WF-ach. No i dlatego ci teraz pacha śmierdzi, bo się męczysz szybko. A ty ćwiczysz niby? Tak, ja ćwiczę, ja 200 kilogramów na biceps biorę. Ja dużo... Ile? 200 kilogramów. Normalnie na bicepsy. Ja nawet nie wiem, ile to jest tak dużo. A, bo z matematyki też słaba jesteś, nie uważasz nie, z matwy. Nie, na matematykę chodzę akurat. Tak, to ile to jest 200 kilogramów? No. Bardzo dużo. No, to ile to jest pudru na tapetę na twarz? Że 200 kilogramów? To byś wiedziała od razu. Ja się nie maluję, widzisz? Ta, nie to Jessica się maluje. Widzę. Jessica się najbardziej maluje. A Jessica to używa 500 kilogramów tapety na twarz. No. No. Ej, jak ty... Gdzie my jesteśmy? To jest piwnica ze szkoły. Mieliśmyś na dach, nie do piwnicy. Ale może przejście... to chyba tędy. Ta, widzisz? Tam są kable od komputera. Skąd wiesz? Bo to kable... Tędy idzie światłowód do internetu. Ale mieliśmy iść na dach, a nie ale gdzieś tam. Ale kabel do anteny idzie przecież, co ty, tak na informatyce? Nie widzę tego kabla. No jest tam na suficie. Chodź. Co? Chodź go przetniemy. No oszalała. Ty, w sumie, jak teraz przetniemy ten kabel,
to nie będzie na wywiadówce, rodzice nie będą mieli jak zobaczyć ocen, tak, bo nie będzie internetu. A oceny są w komputerach. Tak nie będzie tego e-dziennika. Ale Marcinek się nie wkurzy? To nie taki był plan. Ale nie... Ale ja nie mam noża, ani nic, nożyczek. Jak byśmy to... Jak to nie masz nożyczek? Już kolejne... Nie mam! Kolejne nożyczki połamałaś, na plastykę miały być, a ciągle se tipsy obcinasz tymi nożyczkami. Ty gdzie ty nie tak prawda, szybko nie bądź dla mnie... No co? Nie bądź dla mnie wredny. Czwarta para nożyczek w tym miesiącu, bo powiem wszystko matce. Dobrze, tak jesteś mądry, no, to ja ciebie wezmę na barana i przegryziesz ten kabel, będziesz gryzł. Nie będę gryzł żadnego kabla, co ja chomik jestem. Będziesz Marcinek gryzł. Się zdenerwuje, Marcinek kazał nam iść na no, dach. No trochę jesteś podobny do chomika. No ta, a ty jesteś podobna do czupakabry. Co to jest czupakabra? Co ty nie wiesz, co to jest czupakabra? Każdy wie, nie, co to jest czupakabra. Każdy wie, co to jest czupakabra. No to niech widzowie no, wyjaśnią, napiszą, co to jest czupakabra. Napiszą ci w komentarzu, co to jest czupakabra. Każdy wie, kto to jest czupakabra. Normalnie ja bym nie ty zadzierał... Ty gadasz głupoty. Nie, to nie są głupoty, to są mądre rzeczy. Ty... Jakoś ty, jakbyś, pani na biologii nie mówiła bo o nie, tym. Bo nie słuchałaś. Jakbyś słuchała, to byś wiedziała, co to jest czupakabra. A tak to nie słuchałaś i nie wiesz. I twój problem... Ty patrz, Karolcia, pan informatyk no tam lasery włączył. Widzisz? Musimy je przeskoczyć. Aha, to są jakieś systemy. Tak, on systemy antyhakerskie powłączał. Uważaj, no, nie dotykaj ich. No bo jak tego dotkniesz, to ci uwódnie wszystkie włosy, będziesz łysa. Ja nie jak chcę, czupakabra. Ja lubię swoje różowe włosy. Stonie! O, widzisz? To, kamery. Kamery. On teraz chyba wie, gdzie jesteśmy. Musimy a szybko na dach. A też rodzice. Rodzice widzą te wszystkie kamery. Ale Marcinek ma dobry plan, nic się nie wyda. Marcinek ma dobry plan, tylko musimy się dowiedzieć, jaki na dachu. Chodź, szybko. No nie chciał powiedzieć, tylko powiedział, że jest tajny. On na pewno wykasuje tam wszystko na tym dachu. Zobaczysz, na pewno coś na dachu. Czemu na dachu? Na dachu nie ma komputerów przecież. A tam jest chyba serwerownia, wiesz? Tam jest chyba główna siedziba. Ja ci mówię, dlatego. Chyba tak. I dlatego on na dachu. Pa, a tu są obrazy powiesił informatyk, widzisz? Ale dziwne swoje obrazy, on chyba siebie kocha bardzo. On się kocha, bo on se z tą sztuczną inteligencją robi. On ma też dziewczynę ze sztucznej inteligencji, wiesz? On nie ma dziewczynę komputerową. On ma dziewczynę z komputera. On ma wszystko komputerowe. Takie dziewczyny. Ale zobacz na jego buzię, widać od razu, że on jest jakiś dziwny. Widać, to po wąsie widać wszystko. Tak. I widzisz tam i nawet po okularach. Tak, i kawałek sera mu na wąsie został. Bo on żre te no, cheeseburgery z maka. Co? I jakieś kiełby, no, i kiełby też ma tam. Idę, bo się zżygam, ho. Uważaj, nie dotykaj tego, bo te światła nas wykryją. My nie chcemy być wykryci. A teraz to gadasz, a sam chciałeś ostatnio McDonalda jeść. A, prawie... Karolcia! A! Jest! Nie drzyj się, bo usłyszą nauczyciele, nie drzyj japy! Ja już z widy miałem, myślałem, że tutaj zginęłaś, wiesz? A to ja po no, prostu ze strachu. No brakowało, by mi włosy spaliło. No, a ja ze strachu po prostu szybko. Już tak dygam. Dobra, nie dotykajmy tego. Opa! Pomidory sadzi. Widzisz? Nie, on tu trzyma nasze kartki ze sprawdzianów. A to co to za i pomidory? Pytania. A pomidory w tym krzaku? Jakie pomidory? Tu on pomidory sadzi. No. A może on lubi jeść pomidory? Trzeba zadzwonić na policję, on tu ma nielegalną plantację pomidorów. Mówię ci. Tak, i zobacz, jakiś dziwnych roślin. Nakablujemy na niego, zamknął go w więzieniu i się nie wyda, że dostaliśmy jedynki. Tak. O-o. Nie! O nie! Proszę pana, ała! Ała, ty złapał nas. Zostaliśmy złapani! Karolcia! Patrz! On teraz powiedział, że nie możemy od niego uciec. O-o. On powie... Nie, on nas będzie trzymał, aż zadzwoni po rodziców. To ty se możesz! Wiesz co, ty se możesz trzymać? Nie powiem ci, bo uwagę dostanę. O, nie pan mów, bo i tak już masz obniżone zachowanie za gadanie z Marcinkiem. A no tak, typa wyłączył komputer już tutaj. A, specjalnie. A to może Marcinek wyłączył. Może Marcinek już tam na dachu kombinuje, wiesz? Tak, bo zobacz, to nawet kabli nie ma, widzisz? No, on chyba serwery powyłączał. Dobra, także idziemy na ten dach, bo Marcinek dobrze kombinuje. Tylko jak? Młotek jest. Młotek tu jest. Dobra, ale... W sali informatycznej młotek. To nie jest chyba sala informatyczna. To jest chyba jakiś... Nie, on naprawia tym komputery tym młotkiem. On tu wali młotkiem w komputery, je naprawia. Ha! Teraz ja mu naprawię głowę. Szpisę, bebe.
No, dobra, żartowałem, uciekamy, pa. Wystarczy, że wybijemy kratkę wentylacyjną, ho. Uwaga. No to ty wybijaj, pa, bo ja się boję pająków. Pa, jak walę, mówiłem, 200 kilo podnoszę na bicepsa. Wow. Ha. O, widzisz, jaki jestem silny? Polecisz na moje muskuły teraz? Nie, nie lubię ja... cię, bo przez ciebie nas goni ten nauczyciel. To ty wymyśliłeś ten durny pomysł. Ała, 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 ała. My przez ciebie teraz głowy zaraz rozbijemy. Ała. Au, ała. Weź teraz... ze mnie. Ała, ha. Boli mnie mózg. Karolcia. Ty nie masz mózgu. A, no tak, Stań. zapomniałem. Dobra, to mnie nie boli. To idziemy dalej. I chodź. Co? Idę, już nie krzycz na mnie. Fu! O nie, to... Ile glutów. To są siki i kupy. Tak, zielone gluty to są. Z naszej łazienki szkolnej. To są smarki i gile. To nie są kupy, widzisz, ty zielone. To... To ja chyba... To są chyba Marcinka, on był chory ostatnio. A no i dubał w nosie, widziałem. I on w tą klawiaturę teraz dotykał. Oblepił klawiaturę glutami aż tu... Obserwowałeś go, jak dubał w nosie? Tak, jak on tam hakował komputer nauczyciela, to on tak dubał w nosie. Skacz tutaj, żebyś nie Dobra, dotknął tego. Nie dotykaj, fuj. Nie dotykaj glutów. On dwa palce aż se do nosa wsadził. On tak Ale już ma do nos... jednej dziurki? No, on ma tak nos rozepchany do już. Do jednej dziurki dwa palce? Tak, bo on już tak długo kopał w nosie, że on ma teraz taką wielką dziurę w nosie, że on musi dwa palce wsadzić, żeby wydubać kozę. Wiesz? To ja muszę to przyuważyć, jak się z nim spotkamy. Mówię ci, on ma taką wielką dziurę, że jakby tak mocno wziął oddech przy tobie, to byś tam wpadła do środka. Ale ty gadasz głupoty, nie da się tak. Da się tak, mówię ci, Marcinek, nie. Już tak... I tak, Ewelinę już tak wessał. Au, au. A, szybko tutaj. A, wieje. O, ale tu wiało. Nie Ewelinę, tylko Jessica. Ta Jessica to akurat z Krzychem się bujała ostatnio na osiedlu i wszystko jest z nią w porządku. Ona normalnie... Nieprawda, mylisz osoby. W ciąży jest z Sepkiem. W ciąży są razem, mówię ci. A ty już tak nie plotkuj, bo ty to jesteś plotkarz numer jeden, obgadujesz wszystkich w szkole. Nieprawda, nie obgaduję, naprawdę jest w ciąży. Obgadujesz wszystkich, przestań, jesteś wredny. Ta, to jest po prostu prawda, a nie ta... O, pa, ciśnijmy to. O, ty, gdzie ty? Chodź. Karolcia, co ty tak szybko no latasz jak zwykle? Ty? Ty to wszystko zawsze... Wcisnąć to ty pierwsza. Joś, o, jeszcze... Bo ja się boję. Jeszcze ja nie się wiesz, boję co to nauczyciela i rodziców. A jak nas teraz tu coś zastrzeli albo zmiażdży? Jeszcze nie wiesz, do czego ten przycisk, a ty już go wcisnęłaś. Ty to Nieprawda. Wszystko. Widzisz przycisk, to wciskasz. Przestań wciskać. Widzisz? Nie wciskaj. Jesteś tak. wredny, nawet dla mnie. Nie jestem wredny, tylko troskliwy. A tak. krzywda by nam się stała, ty wcisnęłaś. Nie wciskaj. No i dobrze. O. A ciekawe czy... O, patrz, zanim jesteśmy my, w sali plastycznej. Ciekawe czy bo zanim tu my tu doskoczymy, to widzowie wcisną łapkę w górę i subskrypcję. Ciekawe, czy będą tak samo wciskać jak ty. Czy dadzą radę? No widzowie, zobaczymy, czy dacie radę tak szybko wcisnąć suba i łapkę w górę, jak tu Karolcia wciska te przyciski. O, uwaga, pa. Co tam jest? Idziemy. Widzisz, tam jest chyba, to jest do dachu już wejście. Tak, to jest na dach. Idź tam. Ty, a po co ci ten młotek? Co ty chcesz mnie nim uderzyć? Co? Nie, ja go biorę w razie czego na dach, jakby tam coś się wydarzyło. A, jakby jakiś szczur jakby szedł. Jakby trzeba było komputer. Dobra, to nie, ty iść pierwsza wentylacjami. Rozwalić. A jak szczur będą, to też wal młotem. Ty iść pierwsza tu wentylacjami. A czemu ja pierwsza? Jak zwykle, bo ty żeby masz mi tu młotek. Się coś stało. Ty masz młotek, jesteśmy bezpieczniejsi, jak będziesz szła pierwsza. Taki jak, jesteś właśnie. Jak będziesz szczur, to go wal młotem. O, na razie patrz. Są lasery, pan informatyk włączył. Ale jesteśmy włączył. Prawie na dachu, widzisz? To już tam, to już blisko, to już tu. Ja Szukaj ci mówię. Marcinka! Jest, ja coś słyszę, że klika. Jest tam Marcinek, ho do niego, mówię ci. Ty, a ciekawe o co chodzi z tym tajnym planem. No, ja też chcę się dowiedzieć. Marcinek, jak coś wymyśli, to nie ma bata, Marcin, ja ci mówię. Marcin, gdzie jesteś? Marcin! Gdzie on jest? Chodź tu, tu na pewno Marcin. Jest Marcinek. Jest! O, to nie Marcinek, to nauczyciel! O nie! On chyba usłyszał, że idziemy na dach! Łap rakietę! Trzymaj rakietę! Tu jest rakieta! Wal! Panie, wal nauczyciela! Wal nauczyciela! Trzeba go w ten bebzon walić! Pa! Widzisz? Bo tak, to... ten ogromny! Papryczkami chili go teraz bijemy! O ty! Gin nauczyciel! W tym brzuchu to ma same McDonaldy! Ta, bo on żre te burgery cały czas, tłuste takie! Z bekonem! Tak! No, pa jak mu się pali! Sio, bo widzisz, zostaw bo on, nas! Bo on tu pierdzi, takie bąki wali aż! No, zostaw mnie, nauczycielu! No, papryczek! My do Marcinek, gdzie jesteś? Marcinek! Marcin! Marcinek! Halo, gdzie jest Marcinek?
Marcinek! O, jest! Boże, helikopter! Helikopter! I Marcinek w środku, patrz! Widzisz? To jest Marcinek, aha! Cześć, Marcinek! Ha, ha. Jest. Marcinek, ty umiesz sterować helikopterem? Jak ty to robisz? Ale ja chodź do helikoptera z Marcinkiem. Ja się boję! Nie bój się, ho! Widzisz, mówiłem, że Marcinek... Ale nie wiem, czy on potrafi kierować! Potrafi, zoba przyleciał, mówiłem, że Marcinek wymyśli tajny super plan. Marcinek jest geniuszem. I co? I na pewno zniszczył wszystkie serwery. Do niego. I nie dostaniemy już jedynek więcej i na pewno się rodzice nie dowiedzą. Ha, w końcu! A tutaj macie do wyboru dwa odcinki, które możecie sobie z nami obejrzeć. Jest tu więcej. Wbijajcie do nas! Wbijajcie na te odcinki, bo są naprawdę świetne. Nie pożałujecie. Chodźcie! Chodźcie i subskrybujcie oczywiście kanał. Tak.